31 czerwca, 5 lat temu, otworzyliśmy hucznie i oficjalnie nasz park. Też dzięki współpracy z miastem mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta miasta. Pasmo sukcesów, można powiedzieć, nawet pomijając ten czas pandemii, to jest park, który spowodował, że aktywność wśród młodzieży, wśród dzieci stała się bardzo popularna. Tak jak wspomniałem o pandemii, te ciężkie czasy przeżyliśmy i udało nam się przetrwać dzięki Gorzowskiemu Rynkowi Hurtowemu i dzięki temu, że wspomogła nas jako właściciel obiektu tym, że dalej funkcjonujemy. I tutaj chciałem podziękować serdecznie za to, że jesteśmy tutaj dalej razem i mam nadzieję, że kolejne 5 czy 10 lat będziemy świętować również w tym gronie. Na Zawarciu jesteśmy jednym z większych punktów handlowych, mamy dużo ciekawych sklepów, prowadzimy targowisko i ten park rozrywki też tutaj doskonale się w to wpisuje, tym bardziej, że spółka dysponuje dużą ilością parkingów, a o nie w tej chwili w mieście jest trudno. Dzisiaj również po prostu razem z gastronomikiem podpisaliśmy 2 lata temu porozumienie, to jest kolejna inicjatywa, kiedy chcemy naszych mieszkańców, dzisiaj małych mieszkańców, uczyć zdrowego odżywiania i właśnie te dzieciaki dzisiaj zostaną poczęstowane przez gastronomik świeżo przygotowanymi sokami z okazji Dnia Dziecka. Co godzinę, mniej więcej co godzinę, przez 5 dni, po 15 do soboty i w weekend, cały weekend będziemy organizować konkursy. Konkursy te będą nagradzane koszulkami Gorzów Stąd Jestem, hashtag Stąd Jestem, i innymi też wejściówkami i innymi niespodziankami, które będziemy rozdawać w trakcie trwania naszego świętowania.